i po zakupach zabieram się za gotowanie. Witam Państwa serdecznie. Dziś na przystawkę będzie jajko. Jajko po szklansku, czyli jajko panierowane z głębokiego tłuszczu, podane z sałatą, z sosem, winegretem. Co będziemy do tego potrzebować? Mąka, bułka, oliwa, olej, w którym będziemy smażyć jajka. Oczywiście jajka, miód, cytryna, sałata i odrobina wody. Jeżeli chodzi o jajka, może powiem tak, jajko na twardo to jest około 8 do 10 minut, wszystko w zależności od wielkości jajka. Jajka na miękko od 2 do 4, dla mnie idealne jest 5, wtedy żółtko jest nie bardzo lejące się, ale jajko po wiedeńsku idealnie jest 3 minuty. Aby pokazać Państwu dzisiaj sztuczkę, pokażę, jak zrobić jajko, które możemy obrać, a które tak naprawdę jest na miękko. Co potrzebujemy? Potrzebujemy jajko i szpikulec. Za pomocą szpikulca wbijamy dziurkę, robimy dziurkę. O! I mamy dziurkę. Gotujemy na wrzącej wodzie 4 minuty. Przekładamy jajka do zimnej wody, a następnie obieramy. Tak przyrządzone jajko można przechowywać w wodzie w lodówce i można to zrobić wcześniej. Już Państwu pokazuję, jak ono wygląda. Proszę bardzo, to jest to jajko. Mogę przykroić, żebyście zobaczyli, jaką ma konsystencję żółtko. Czyli płynne. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Posuszamy jajko. Za pomocą widelca wymieszamy w mące. Czyli panierujemy tak jak zwykłego schabowego i następnie do bułki. Czynność tą powtarzamy dwukrotnie, ale już bez mąki. Czyli po raz kolejny do jajka mieszamy i następnie przekładamy do bułki. I jajko mamy przygotowane. Sos winegret. Najszybszy sos, jaki może być, czyli słoiczek. Dodajemy 1,5 łyżki miodu. Przepraszam, łyżkę miodu. Łyżeczkę oliwy. Sok z połowy cytryny. Wygląda i do tego dosłownie 20 ml wody. Następnie zakręcamy przykrywkę. I mamy piękny sos winegret. Pięknie pachnie, szczypta soli. Sos mamy zrobiony. Dalej. Tłuszcz nagrzewamy do 180 stopni i wrzucamy jajko. Smażymy tak, aby był złocisty kolor. W międzyczasie wyciągamy talerz. Podamy jajko z sałatą i ze szczypiorkiem. Szczypiorek wyciągamy, rwiemy liście sałat. Do tego podajemy delikatnie sosem winegret, mieszamy, przekładamy na talerz. Proszę bardzo, proszę zobaczyć jajko. O, przepiękne. Wyciągamy, następnie szczypiorek. I w środek układamy
jajeczka. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was na kanał YouTube na Szlaku Smaku oraz do Polo Marketu. Tam zobaczycie ulotki z moimi przepisami. Zapraszam serdecznie.